Pieśni nad Pieśniami, drugi rozdział i 15 werset. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Księga Pieśni nad Pieśniami jest taką szczególną w swoim rodzaju księgą i niektórzy czytają ją po raz pierwszy, nie zawsze byli zbudowani, jeśli chodzi o treści, które są tutaj zawarte. Dlatego, że ktoś nawet powiedział, że Pieśń nad Pieśniami to erotyk. Ale ja dodam, święty. Dlatego, że tutaj jest wyrażona w tej księdze więź, która łączy oblubieńca z oblubienicą. Całość tej księgi właśnie jest przepojona tym duchem i tą więzią, która jest. Oczywiście nie trzeba nikomu tutaj tłumaczyć, że oblubieniec to nasz Pan, Pan Jezus, a oblubienica to Kościół, zgromadzenie Boże na tej ziemi. Więc treść tej księgi jest w pewnym rodzaju specyficzna, ale jest ona bardzo pouczająca. Księga, która dostarcza nam również wielu pouczeń. Może nie ma wiele wykładów na tej księgi, ale spotykaliśmy się już i trochę się nauczyliśmy. Zresztą sami też na pewno studiujemy i czytamy tę księgę. Wiersz, który przeczytaliśmy, jest jakby wersetem takim wtrąconym. Dlatego, że czytając po kolei tekst, treść tej księgi, widzimy, jak zachowuje się oblubieniec względem oblubienicy, bądź odwrotnie. I jest to kontynuowane w pierwszym, drugim rozdziale i tak dalej. Natomiast tu, w tym miejscu, jest pewne wtrącenie, jakby nie pasowało do tej księgi. Ale na pewno się przekonamy, że pasuje. Słowo Boże wszędzie jest pouczające i dostarczające nam dobrej wykładni i na pewno jest dla nas budujące. Zauważmy, że w 10 i 13 wersecie są użyte pewne słowa oblubieńca w stosunku do oblubienicy. 10 werset, ja tylko przeczytam ostatnie zdanie, czy ostatnie dwa wierniki z 10 wersetu. Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. 13 werset, też ostatnie wierniki. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Widzimy, że oblubieniec wraca się do swojej oblubienicy. Chodź, przyjdź stąd. To bardzo serdeczne takie zaproszenie, bardzo takie miłe i wyrażające tą niezwykłą więź pomiędzy oblubieńcem i oblubienicą, również i odwrotnie. I przychodzi werset 15, który, tak jak już zauważyliśmy, może nie ma wiele wspólnego, a może nic nie ma wspólnego z treścią tego, co jest tutaj napisane poprzednio, również i dalej. Parę słów na temat oblubienicy.
jest rzeczą zrozumiałą i wiadomą nam wszystkim, że jednym z obrazów, jeśli chodzi o zgromadzenie Boże na ziemi, o Kościół żywy, to oblubienica. Ten obraz jest nam bardzo bliski, kiedy możemy to do ziemskiej oblubienicy przyrównać, kiedy jest jakaś wieś młodych ludzi, kiedy jest okres narzeczeństwa, kiedy potem jest moment zaślubin i wesela. Więc ten obraz nam jest bardzo bliski, dlatego że wielu z nas uczestniczyło w takiej ceremonii i jesteśmy już we wspólnych związkach małżeńskich. Kiedy w Księdze Objawienia Pan Jezus mówi do siedmiu zborów, to orędzie przedstawia nam okres całego Kościoła na tej ziemi, począwszy od Efezu, kończąc na Laodycei. Ten ostatni etap, czy ostatni okres, mianowicie Laodycea, to chyba nie przesadzę, co się dzisiaj też zresztą mocno podkreśla, jest to czas, w którym żyjemy. Jeszcze nie tak dawno, 20-30 lat temu, nie było to tak akcentowane. Mówiło się więcej o Filadelfii, miłość braterska. Ale teraz już coraz bardziej jest to wyraźne i widoczne, że czas Laodycei nadszedł. Też nie muszę wiele mówić czy nauczać o tym, bo wszyscy jesteśmy zaznajomieni z treścią tego listu, tego orędzia do Laodycei. I wiemy, że w tym zborze, w tym czasie Pan Jezus jest na zewnątrz. Jest to takie może skrajne powiedzenie, ale jednak tak jest. Zobaczmy, jak w wielu dzisiaj zborach, w wielu kościołach organizację przejął człowiek w zgromadzeniu. I to człowiek decyduje, kto w danym momencie powinien się pomodlić, czy kto w danym momencie powinien podać pieśń, albo kto dzisiaj będzie głosił Słowo Boże. Organizacja, człowiek. Gdzie Duch Święty? Na zewnątrz. Trzeba też zauważyć, że chociaż Pan Jezus w tym liście, w tym miejscu, w tym zgromadzeniu jest na zewnątrz i puka do drzwi, jeśli kto otworzy, napisane jest, będę z nim wieczerzał. Czyli można Pana jeszcze wpuścić. I nie można tak powiedzieć drastycznie, negatywnie, że w tym zborze w Laodycei nie było już ani jednego zbawionego człowieka. Tego nie możemy powiedzieć. Bo jeżeli jest dwóch albo trzech zgromadzonych do mego imienia, mówi Pan Jezus, tam ja jestem pośród nich. Zasadniczo mówimy, jest to okres Laodycei, czas, w którym przyszło nam żyć, ale tych siedem orędzi, siedem zborów, które są w objawieniu, w Księdze Objawienia przedstawione, oznacza nie tylko czas, ale również i pewien okres trwania. Chyba słusznie ktoś wyłożył, że pierwsze trzy, czyli do Efezu, do Smyrny, tak? I do Pergamu.
czyli Efes, Smyrna i Pergam. Te trzy zgromadzenia i czas ich funkcjonowania, czas ich na ziemi bycia przeminął. Przeminął. Natomiast te cztery pozostałe, czyli Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodicea, one wciąż istnieją. Nie przeminęły. Dlaczego? Ponieważ we wszystkich tych czterech zgromadzeniach, w tych czterech zborach, Pan Jezus mówi o swoim przyjściu. Gdybyśmy dokładnie przeanalizowali te cztery zbory i tę mowę Pana Jezusa, to widzimy, że wszędzie On mówi, ja przyjdę, czy przychodzę i tak dalej. Więc te cztery zbory jakby idą, czyli ten kształt tego, albo cechy charakteryzujące zgromadzenie, one idą dalej. Nie będę w tej chwili się skupiał na omówieniu tych wszystkich orędzi Pana Jezusa, bo nie to jest sens dzisiejszego nauczania, ale tylko króciutko Laodicea. Więc Laodicea, ostatni okres Kościoła. Pan Jezus nawet wyraża się w ten sposób, że jesteś ani zimny, ani gorący, to byś był letni, albo gorący, a to byś letni, a nie gorący. Wypluję cię z moich ust. To poważne potraktowanie. Wypluję cię z moich ust. Żadnego dziecka Bożego Pan Jezus nie wypluje. Jednak czas, który się nam teraz okazuje i czas, w którym żyjemy, jest niestety pogłębiającym się okresem Laodycei. Od 4 wersetu Jan w swojej wizji pisze, że drzwi były otwarte w niebie. Drzwi były otwarte w niebie. I on tam, 4-5 rozdział, widzi rzeczy, o których też napisał. I zasadniczo od 4 rozdziału nie ma już Kościoła na ziemi. Już jest w niebie. To bardzo też ważne, żebyśmy to też widzieli, że w tym, już w tym okresie, od 4 chyba do może 18 wersetu, przepraszam, rozdziału, Kościoła Bożego na ziemi już nie ma. Ale w 19 rozdziale mamy tam jedną wzmiankę o obietnicy. Chciałem to przeczytać. 19 rozdział Księgi Objawienia, 6-7 werset. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka i oblubienica Jego przygotowała się. W ostatniej niedzielę słyszeliśmy o niebie. Widzieliśmy, że w słowozbiorze ludzkim brakuje słów w jakimkolwiek języku, żeby opisać niebo. Dlatego ci mężowie, którzy uczynili to, mówili, jak już brat zauważył, jakby coś podobnego. Czyli nie umieli znaleźć słowa, żeby określić to miejsce. Nie ma takich słów, żeby to miejsce scharakteryzować. I tu właśnie mamy jeden z takich epizodów niebiańskich, a to, co jest dla nas dzisiaj tak ważne, nie oblubienica Jego przygotowała się. I teraz następuje wesele. Dopiero teraz. Więc to, że dzisiaj Kościół jest oblubienicą i jeszcze nie ma małżonką. Oblubienica to jest coś innego. Chyba rozumiemy. Stan małżeński i stan przedmałżeński. Więc jest to stan przedmałżeński. Oblubienica. Kiedy apostoł Paweł opisuje moment zabrania Kościoła z tej ziemi, to w liście do Tesaloniczan pisze tak. W 4 rozdziale
od 13 wersetu, 1 Tesaloniczan 4,13 jest bardzo tak obrazowo opisana ta rzecz, czyli moment zabrania Kościoła z tej ziemi. I pisze w 13 wersecie: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie zmłodzili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Ale my wierzymy, że Jezus wstał i zmartwychwstał. Tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa Chrystusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Widzimy tutaj moment i dalsze wersety to potwierdzają, kiedy ci, którzy zasnęli, zostaną wzbudzeni i ci, którzy żyją, będą przemienieni. Więc chociaż dla niektórych ludzi jest to jakaś fantazja, może jakieś marzycielstwo, dla nas jest to Boże żywe Słowo. I jest to nasza nadzieja. Więc apostoł Paweł w tym miejscu, w 4 rozdziale, opisuje od 13 wersetu ten moment zabrania oblubienicy do siebie. Gdyż potem mówi, 17, potem my przemienieni będziemy, którzy staliśmy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy na powietrze, w obłokach i tak zawsze będziemy z Panem. To jest żywa nadzieja chrześcijan. To nie jest fantazja, to jest Boże Słowo. Ale zauważmy jedną bardzo ważną rzecz w tym rozdziale. Kiedy apostoł Paweł napisał o pochwyceniu wierzących, o zabraniu oblubienicy z tej ziemi, jeszcze trochę wcześniej napisał o jednej bardzo ważnej kwestii. Właśnie tam, kiedy przeczytaliśmy w Pieśni nad Pieśniami, Pułapcie nam lisy, mała liski, które psują winnicę, myślę, że jest to miejsce, które wzywa nas do uświęcenia. Które wzywa nas do uświęcenia. I tutaj w tym rozdziale apostoł Paweł dwukrotnie o tym napisał. 4 rozdział, czytamy 3 werset. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. Czy to jest nam obojętne? Czy może wydaje się nam, że nasze życie jest takie, ale powinniśmy je skrupulatnie analizować? Jest taka dziedzina w finansach, która nazywa się analityka, czyli analityk analizuje sprawy finansowe bardzo skrupulatnie i dochodzi do pewnych wniosków, które trzeba by zrobić bądź nie robić. Więc uświęcenie nasze. I teraz jeszcze 7 werset, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Dwukrotnie jest to powtórzone. I myślę, że nieprzypadkowo jest to napisane przed pochwyceniem Kościoła. Słyszeliśmy o niebie wspaniałe słowa, ale jeszcze jesteśmy na ziemi. Jeszcze pielgrzymujemy. Jeszcze jesteśmy w podróży. Jeszcze nasze życie podlega Bożemu prowadzeniu. Każdego dnia. Cieszymy się, kiedy jesteśmy tutaj dzisiaj razem. Mamy radosne miny, usposobienie nasze. Cieszymy się z tego, że tak jest. Ale nasze życie to nie te 3 godziny w niedzielę do południa. To pozostałe 7 dni. Bracia i siostry, nie jest nam obojętne. Bogu nie jest to obojętne. Jak to życie prowadzimy? Jak my żyjemy? To nie jest mu obojętne. Uświęcone życie. Takie się Bogu podoba. Co w górze mówi nam: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Więc dążcie do tego. A uświęcony to oddzielony od czegoś. Od tego brudu, od tego zła, od tego świata. Od naszego ciała. Więc
Zauważamy, że przed pochwyceniem oblubienicy powinna się ona, co robić? Uświęcać. I teraz powracając do tego przeczytanego wersetu z pieśni nad pieśniami, widzimy pewną myśl, która tutaj jest, że na nas z tego stanu, kiedy oblubieniec mówi do oblubienicy chodź, dwukrotnie to jest wymienione, czytaliśmy 10 i 13 werset, pojawia się ten werset 15. Połapcie nam lisy i małe liski. Właściwie dlaczego jest napisane połapcie lisy, czy małe liski też? A nie jest napisane połapcie wilki albo dziki, może zające, inne zwierzęta. Dlaczego lisy? Lis jest takim zwierzęciem, które ma bardzo ciekawą charakterystykę, cechy charakterystyczne. Nieraz się mówi o ludziach, tym lisie. O Herodzie też tak powiedział pan. No, też jest miejsce o Herodzie, tak jest. Ty lisie, więc charakter tego człowieka miałby być podobny do lisa. To czym właściwie charakteryzuje się lis? Chytrością. Mądrością nie jest. Chytrością. Lis jest po prostu chytry, przebiegły. Do tego stopnia, że nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak bardzo on jest przebiegły. Ja może powiem krótko tylko z czasu swojego dzieciństwa. Z racji wykonywania swojego zawodu, mój ojciec miał również, wyposażony był w strzelbę myśliwską. No i gdy miał to pozwolenie, również były pozwolenia na odstrzał różnych zwierząt. Więc upolował raz zająca, raz sarnę, raz może jeszcze bażanta, różne zwierzęta. I kiedyś zabrał się, aby upolować lisa. Były wtedy takie, oczywiście były to odstrzały regulowane prawem. Nie można było kusować, bo to jest przestępstwo, ale były takie okresy, gdzie można było dane zwierzę upolować. Jakaś tam była ilość wyznaczona w danym terenie, populacja tych zwierząt wzrosła, więc można było je polować. No i ojciec zaczął na tego lisa polować. Wyszedł raz, oczywiście to przeważnie to było jakoś nocą, czy nad ranem wychodzi, już nie pamiętam dokładnie. No i poszedł raz, przychodzi, nie ma lisa. Drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. W końcu jako dziecko wtedy kilkuletnie, może miałem 10-12 lat, nie pamiętam już dokładnie, pytam się, tato, co jest z tym lisem? Czy uciekł, czy nie było go tam, czy coś takiego? No mówi, trudna jest to sprawa, bo wiedział, gdzie te lisy mają te jamy, no i tam się zakradał w pobliżu tych miejsc, ale ciągle mu się nie udawało. Ten lis tam się nie pokazywał w tym czasie, kiedy on tam przebywał. I kiedyś, może zdarzyło się, kiedy bardziej doświadczony myśliwy powiedział mu jedną rzecz. Słuchaj, nigdy nie ustawiaj się do jamy lisiej, kiedy wiatr wieje od twojej strony. Chociaż w lesie nie ma tak wiatru, ale jednak powiewy wiatru są. Lis to wyczuwa i nie wyjdzie. No i zrobił odwrotnie. Z drugiej strony się lis zaczaił w stosunku do wiatru, ale lisa nadal nie upolował. W końcu kiedyś mu się to chyba udało, już nie pamiętam dokładnie, jak to się skończyła ta historia, ale chciałem tu wskazać czysto, że lis jest niezwykle przebiegły, czujny, a nade wszystko chytry. Jeszcze tylko drugie opowiadanie powiem. Pewien gospodarz hodował kury, więc rano zawsze otwierał kurnik, wypuszczał te kury na wybieg. Kury się tam żywiły różnymi rzeczami. Na koniec wchodziły do kurnika, zamykał kurnik i szedł spokojnie do domu. Również i pewnego dnia tak samo zrobił. Zamknął kury na wieczór i poszedł do domu. Gdy rano przyszedł do kurnika, to jest autentyczne opowiadanie, to nie jest jakaś historia, która nie jest myślona. To ktoś opowiadał.
Rano przyszedł do kurnika i patrzy, wszystkie kury martwe. Był bardzo zdziwiony, co się stało, czy jakaś zaraza, czy co się stało tym kurom. I tak zafrasowany tą sytuacją, patrzy do kurnika, a tam lis. A w rogu siedzi lis. Myśli sobie, jak on tam wszedł, kiedy? Nie miał żadnego pojęcia. Wszystkie kury były poranione w ten sposób, że były martwe, bo to chwytał je za szyję. I taki jest lis. Przebiegły, chytry do tego stopnia, że potrafi człowieka przechytrzyć. Ale to tylko takie krótkie opowiadania, które nam wskazują na naturę lisa i tym, jakim on jest. Również ludzie mogą mieć taką naturę. Naturę lisa. Przebiegłość, chytrość, podstęp. Czas nas ucieka szybko, więc chciałbym może wskazać takie rzeczy, które są podobne do tych lisów albo do tych małych lisów. Bo z natury to zwierzątko jest bardzo miłe. Czyż nie? Kto widział lisa? Chyba wszyscy, może na wrosku przynajmniej. Jest bardzo sympatyczne, ono nie jest wcale groźne. Ma takie fajne futerko, jeżeli ktoś gdzieś kiedyś miał styczność, może chociaż lisa upolować to jest bardzo trudna sprawa i trzeba wykazać tyle rozmaitych przebiegłych rzeczy w stosunku do niego, żeby go w ogóle upolować. No ale myśliwi polują i upolują. My nie jesteśmy myśliwymi, nie mamy szczelb, ale napisane jest połapcie. Więc jest to skierowane do oblubienicy, do nas. Wy to macie zrobić. Więc co to jest? Te lisy, te małe liski, jeżeli trzymam was jeszcze w napięciu. To jest wiele rzeczy w naszym życiu, które się nie podobają Bogu. Które mamy wyeliminować. Nie możemy tymi liskami się tak fascynować, bo one zrobią krzywdę. Jaką? Psują winnicę. Winnice zakwitają. Jeżeli nie ma kwiatu, nie ma owocu. Nie będziemy przynosić owoców dla Boga. Posłużę się kilkoma przykładami. Może najpierw jeden ze Starego Testamentu. To jest druga księga Mojżeszowa, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu. To jest napisane gdzieś około 14-15 rozdziału, tak? 14 rozdział, 15 rozdział, druga księga Mojżeszowa. I nie muszę długo wam przypominać nam wszystkim. Izrael został uwolniony z Egiptu dzięki działaniu Bożemu. To Bóg złamał Faraona. To Bóg spowodował, że Izrael uwolniony został z tej niewoli. Więc wyszli prowadzeni przemożną ręką Bożą. I w 15 rozdziale na początku widzimy, że Mojżesz śpiewa pieśń, a synowie izraelscy z nim śpiewają. Treść jest nam wszystkim znana, jak cudowną moc okazał Bóg i w jaki sposób wyprowadził Izraela z Egiptu. Potem jeszcze dalej, pod 20 rozdziale, kiedy Miriam, siostra Arona, również z innymi niewiastami wzięła te bębny i tak dalej, wszystkie kobiety wyszły i w pląsach i tak dalej mówiły o wielkości Bożej, o Jego mocy niezwykłej, że stało się to dzięki temu. I teraz zobaczmy, co się dzieje. 22 werset tego rozdziału 15 pisze tak. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. Zwróćmy uwagę,
3 dni. Tylko czy aż? Tylko. 3 dni i nie znaleźli wody. Pierwszą rzeczą, którą oni uczynili, to jest napisane w 24 wersecie. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić. Szemrał. Szemranie, czyli to jest takie narzekanie, wyrażenie swego niezadowolenia. I to w jaki sposób? Gdybyśmy dalej czytali te wersety, ja to sobie nawet poznaczyłem kilka z 16 rozdziału, to tam co już jest napisane o szemraniu. W 16 wersecie, rozdziale, przepraszam. Cały zbór izraelskich synów szemrał, potem trzeci werset, gdzieś dalej. Oni to narzekali, żebyśmy popomarli. Przecież w ziemi egipskiej mieliśmy mięsa dosytu, nad gardkiem siadaliśmy pełne mięsa i tak dalej. Więc narzekali na to, że teraz nie mają wody, nie mają jedzenia, a tam było tak dobrze. Siódmy werset. A rano ujrzycie chwałę Pańską, gdy usłyszy szemranie wasze. Ósmy werset. Pod koniec. Szemranie wasze zwraca się przeciwko nam. Nie przeciwko nam, lecz przeciwko Panu. Dziewiąty werset. Gdy usłyszałem szemranie wasze pod koniec. I tak dalej, może jeszcze dwunasty. Usłyszałem szemranie. Szemranie, szemranie, szemranie. Czyli narzekanie na co? Nie mieli wody. Szemrali, więc narzekali. Nie mieli mięsa. Zachciało im się mięsa. Więc Pan Bóg to wszystko słyszał. I Pan Bóg oczywiście w swój sposób odpowiedział. Ale szemranie, które tutaj jest u synów izraelskich, u Izraela, jest tym lisem, tym liskiem, może małym, który wkradł się pomiędzy ludzi, pomiędzy Izraela, a nawet zaczął buszować gdzie? W ich sercach. W ich sercach. Widzimy, że szemranie jest taki może im się wydawało, że to nic takiego, no narzekali, no bo nie było pić, nie było wody, narzekali, bo nie było mięsa, więc skonfrontowali to z Egiptem, tam był garnek pełen mięsa, cebula, czosnek i jeszcze wszystkie rzeczy, a tutaj nie mamy co jeść. A przed chwilą śpiewali pieśń pochwalną na Boga. Jak mocny jest, jaką ręką ich wyprowadził. Przecież śpiewali pieśń wszyscy. I dopłynęło 3 dni. I zaczęli szemrać. Gdy ktoś z obcokrajowców nieraz przebywał wśród nas, ogólnie czy to wierzący, czy niewierzący, to stwierdza jedną rzecz w naszym narodzie. Jesteśmy ludźmi narzekającymi. Kto poznaje naszą mentalność, to widzi wyraźnie, w czasie rozmów to się wszystko ujawnia, że jesteśmy narodem, który narzeka, jako populacja, jako naród, cały, przeważnie. Więc narzekamy na wszystko. Zobaczcie, narzekamy, mówię ogólnie o wszystkich, że nie ma zimy, że nie ma śniegu. Powinien być. Kiedy śniegu napada, to narzekamy, że tyle tego napadało. I narzekamy, że jest nam ciężko, że ciężko jest chodzić, ciężko jest jeździć. Znowu narzekamy. Mężowie narzekają na męża, na mężów. Żony narzekają na żony, mężowie na żony i odwrotnie. Rodzice narzekają na dzieci. Dzieci narzekają na rodziców i tak dalej. Ciągle narzekamy i narzekamy. Taką mamy mentalność. Nieraz muszę jechać, wykonując pracę zawodową, po odbiór dzieci ze szkół. Przewozimy dzieci, w związku z tym jest też potrzebna opiekunka do tego. Więc nieraz jadę z nią i rozmawiamy o różnych rzeczach. Przeważnie o biblijnych, no ale to jest krótka jazda, powiedzmy 20-30 minut, to jest góra. No i trzeba załatwić sprawy na następne. Więc kiedy siada do auta i mówi tak, młoda kobieta właściwie, no nie, jeszcze starosiedni wiek właściwie, mówi tak, dzisiaj taka pogoda, taka chlapa, znowu to pada i tak jest nieprzyjemnie, tak ponuro.
No rzeczywiście tak było, nie? Na drugi dzień świata i mówi tak. No dzisiaj to znowu gdzieś tak się to wszystko wyschło, jest taki wiatr dzisiaj wieje i jakoś to słońce prześwieca, nie prześwieca. Znowu narzeka, nie? Wiemy, wczoraj to było może gorzej, a dzisiaj jest lepiej. Czy musimy narzekać? Ona się patrzy na mnie i z rozbrajającą szczerością mówi. Na coś trzeba narzekać. Typowy przykład naszego narodu. Na coś trzeba narzekać. Więc tacy po prostu jesteśmy. Ale święte słowo Boże, jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, szemranie jest tym małym listkiem, który nieraz wkrada się i buszuje w naszych sercach. Kochani, można dużo mówić na temat szemrania, na tego narzekania, które nam się nieraz udziela i to nawet nie nieraz, tylko często. Musimy uważać na to, że to narzekanie przynosi Bogu smutek. Bo my narzekamy na to, co chcielibyśmy mieć, prawda? Ale nie dziękujemy Bogu za to, kim jesteśmy, co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy wspaniałe rzeczy od Boga. Więc dziękujcie, bądźcie wdzięczni. Przejdziemy do Nowego Testamentu, może jedno miejsce, gdzie tam jest spora gromada tych listów. To jest 2 Tymoteusz 2. Przepraszam, 3 rozdział. 2 Tymoteusz 3. Pisze tak. Od początku. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy, trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności. Podczas gdy życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Niedawno rozważaliśmy ten list w naszych zejściach tygodniowych w czwartki. Jeden z braci zauważył ciekawą rzecz. Kiedy mówiliśmy o charakterystyce ludzi czasów ostatnich, to wypisane są bardzo negatywne cechy. Jest ich tutaj wiele. I gdy tak patrzymy na ludzi, to wiele tych cech jest bardzo widoczne. Jest bardzo widoczne. Widzimy to, że tacy ludzie są. Że wiele z tych cech, może większość, a może nawet wszystkie, ujawniają się dzisiaj w ludziach. A ten brat zauważył, rozważając na ten temat, czy przypadkiem nie jest to, przynajmniej w jakiejś części, również w naszych sercach, jako wierzących. Czy jesteśmy wolni, całkowicie wolni od tych cech? Samolubstwo. Bardzo wyraźna cecha. Oczywiście to wszystko możemy porównać do tych listów, takich niepozornych może w naszym znaczeniu i mówimy samolubstwo, przecież to mnie nie dotyczy. Czy na pewno? Czy na pewno jesteśmy wolni od tej cechy charakteru? Samolubstwo, kiedy wkrada się do naszych serc, ono jest takim małym, niepozornym listkiem, które psuje winnicę, które psuje nasze życie. I początkowo możemy nawet nie zauważyć, kiedy coraz bardziej wszystko obraca się wokół nas. Wszystko tak bardziej pod siebie, dla nas, dla mnie, dla mojej rodziny, dla mnie osobiście. I nawet nie wiemy, jak rozbuszował się ten lisek w naszym sercu. Samolubstwo. Czy jesteśmy wolni od tego? Całkowicie? Chciwość. Oto, na
pewnie nie starczy mi czasu, żeby wszystko mówić, ale parę listków może upolujemy. Chciwość. Ktoś może powiedzieć z nas, może wszyscy możemy powiedzieć, nasze serce jest wolne od chciwości. Przecież mamy naukę biblijną, wiemy jak postępować i nie ma z tym żadnego problemu. Pytam, czy na pewno chciwość nie ma miejsca w naszym życiu? W jakiejkolwiek mierze. To nie chodzi o to, że mamy mnóstwo możliwości, nasze finansowe możliwości są ogromne, że gromadzimy dobra w jakiejś wielkiej mierze, ale tu nie chodzi o to, o wielkość. Tu chodzi o zasadę. Czy chciwie nie postępujemy? Czy jesteśmy wolni? Czy ten rysek nie zagnieździ się w naszym sercu? Muszę opuścić kilka, ale jest takie słowo jeszcze, taka cecha ludzi charakteryzujących czasy ostateczne, to jest niewdzięczność. Niewdzięczność. To jest bardzo ciekawa, ale też i smutna cecha człowieka. Niewdzięczność. Kiedy coś otrzymujemy, to przeważnie za to się dziękuję. W jakiejkolwiek mierze, cokolwiek by to nie było, tu nie chodzi tylko o jakąś pomoc finansową. Każdą pomoc, którą otrzymujemy. Czy jesteśmy wdzięczni? Ile bólu, ile smutku jest w sercu matki czy ojca, kiedy dziecko jest niewdzięczne? Kto to przeżywał, to wie. Kiedy dziecko jest niewdzięczne za wszystko, co się mu zrobiło, za wszystko, co się mu dało, za całe serce, które człowiek włożył w jego wychowanie i nie tylko. Niewdzięczność to również cecha charakteru ludzi dzisiejszego dnia, dzisiejszego świata. Ale czy to może być i w naszym sercu, was młodych ludzi, którzy tu jesteście i nie tylko? Apostoł Paweł w liście do Kolosan pisze, 3:15. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. 16. Śpiewajcie to i tak dalej. Na koniec. Wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Miłowani bracia i siostry, niewdzięczność jest tym kolejnym takim listkiem, który może się wkraść do naszych serc. Was, młodych ludzi. Mężu, bądź wdzięczny swojej żonie. Żono, bądź wdzięczna swojemu mężowi. Dzieci, bądźcie wdzięczne swoim rodzicom. Nie łajajcie ich codziennie, ale bądźcie wdzięczne za nie. Bądźmy wdzięczni za nasze miejsca pracy, które mamy. Czy jesteśmy za wdzięczni? Dziękujcie za wszystko. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem nas jest napisane. Czas się kończy. Umiłowani, musimy przejść jeszcze na koniec. Jest tutaj jeden taki lisek. Bardzo chytry. Chyba najchytrzejszy z tych wszystkich. Wytropiliśmy go w 5. Którzy przybierają pozór pobożności. Jest to jeden z najchytrzejszych listów, jakie znamy. Tak trudny do upolowania, tak trudny do wytropienia, ponieważ jest niezwykle chytry i przebiegły.
Człowiek może chodzić do kościoła, jakiegokolwiek kościoła. Człowiek może przychodzić do zgromadzenia. Człowiek może być ochrzczony. Człowiek może być nawet przy stole pańskim, a jednocześnie nie mieć życia z Boga. To są przypadki, które znamy. To są przypadki, które mieliśmy w tym świadectwie, w tym zgromadzeniu. 18 lat ten chytrycy się ukrywał, ale w końcu się ujawnił. I nie tylko. Inne zgromadzenia. Znamy przypadki za granicą, które nic nie wskazywały na to, że ten człowiek jest bez życia z Boga. Można tak podstępnym być. Można być tak chytrym i, jak tutaj jest napisane, przybierać pozór pobożności. Oby tutaj, w tym miejscu, nie było nikogo, kto by pod tym niskiem się ukrywał. Pozór pobożności. To jest dzisiaj możliwe, bracia i siostry. To było możliwe, to jest możliwe. I to będzie możliwe, ponieważ jest to stwierdzone. To są fakty. Jeszcze na koniec, bo czas nas szybko wybiega. Pod koniec Księgi Objawienia czytamy jeszcze to słowo. Księga Objawienia, ostatni rozdział, 22. Jedenasty werset. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Dlaczego to jest napisane, że kto czyni nieprawość, niech nadal to czyni za nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi? Dlatego jest to napisane w konfrontacji z tym, który jest sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, i kto święty, niech nadal się uświęca. Dlatego, aby zarysowała się wyraźna linia podziału, wyraźna, to musi być zdemaskowane. To musi być rozdzielone. Kiedy Pan Jezus powiedział podobieństwo o pszenicy i konkolu, znamy je, to krótko tylko przypomnę treść, że gospodarz zasiał dobre ziarno, ale kiedy ono wyrosło, kiedy pojawiła się trawa, już taka większa, a potem kłosy, to dopiero wtedy zostało to rozpoznane. Dopóki pszenica i konkol, czy ta popularna, to się nazywa życica, podaje się ta trawa, ona do pewnego momentu jest nierozpoznawalna. Nie można odróżnić pszenicy od konkolu. W żaden sposób. To biolodzy stwierdzają, to zwykli ludzie stwierdzają, to rolnicy stwierdzają, że tego się nie da odróżnić. Ale do czasu. Do czasu, kiedy pojawią się kłosy. Kiedy pojawią się ziarna. Wtedy jest to rozpoznawalne. Słudzy gospodarza powiedzieli, kiedy to zostało rozpoznane, pójdziemy i wytniemy, usuniemy konkol. Co gospodarz mówi? Zróbcie to? Nie. Nie róbcie tego. Niech dojrzewają razem do żniwa. I wiemy, jaki jest efekt. Pszenicę gospodarz każe zwieść do swojej stodoły, a konkol spalić. Dzisiaj jest czas, mówimy tej już czasu Laodycei, kiedy Pan Jezus jest na zewnątrz, kiedy Pan Jezus puka, kiedy Pan Jezus jest poza miejscem zgromadzenia się. Jednak przychodzi czas, kiedy ta linia podziału będzie coraz bardziej widoczna. To nam mówi Księga Objawienia. To dotyczy naszych czasów również.
Kto brudny, niech nadal się brudzi. Kto niesprawiedliwy, niech nadal się niesprawiedliwy. Niech rośnie, tak jak rośnie pszenica z topórem. Ale przyjdzie czas, kiedy się ujawni. Kiedy zakiełkują skłosy, kiedy będą widoczne owoce, wtedy dopiero to wszystko się rozstrzygnie. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, połapcie lisy, połapcie małe liski, bo może się wam podobają, może są takie przyjemne i sympatyczne. Jeżeli już jest taki stan, to już jest stan krytyczny. Trzeba to zlikwidować. I w przededniu przyjścia Pana, w przededniu Jego powrotu po Kościół, tą rzecz mamy czynić. Co mamy czynić? Uświęcać się. Uświęcenie wasze jest wolą Bożą. Może nie przykładamy tak dzisiaj wagi do tego już. Może jest na pewnym sensie obojętne, albo nie rozeznajemy już, właściwie, że zabrnęliśmy bardzo dużo. I jakiś plag blisków może zaplękły się w naszych sercach. A nawet nie wiemy o tym dokładnie. Ale przeanalizujmy nasze życie. Bądźmy tymi dobrymi analitykami. Dobry analityk w przedsiębiorstwie to jest gość, który wie, co robić, żeby przedsiębiorstwo nie zryfowało. I on dobrze to robi. Analizujmy nasze życie w świetle nie własnych naszych wyobrażeń, żeby nie nam się wydawało, że jesteśmy tacy święci, a wszyscy inni to nie zostają nam do pięt. Ale sami przeanalizujmy, czy nasze życie jest uświęcone. A jeżeli nie, to uświęcajmy je. I polujmy na te lisy, na te liski, chociaż są niekiedy trudne i zakamuflowane ich działanie. Ale kiedy jesteśmy z tym w naszych sercach, z tym Słowem, to wtedy jest to możliwe i udane może być to polowanie. A wtedy przyniesie to skutek do naszego życia, że winnice zakwitają. A jeżeli zakwitną, to przyniesiemy owoc. Nie bądźmy bezowocni dla Boga. Nie zajmujmy się tylko naszym własnym życiem i własnymi problemami, własnymi sukcesami, z tym wszystkim, cokolwiek czynimy. Ale patrzmy więcej do Słowa Bożego. Samolubstwo, chciwość, niewdzięczność i wiele innych rzeczy, czy przypadkiem nie wkradły się do naszego życia. A jeżeli się wkradły, to zauważmy je. A jeżeli je widzimy, to wyeliminujmy je. Ponieważ rzeczą ważną dla Boga jest, abyśmy dla Niego przynosili owoc. I to się liczy w naszym życiu. Życie przemija. I to bardzo szybko przemija. Jeszcze niedawno nosiłem moje dzieci na rękach. Dzisiaj już mam wnuki. Cieszę się z tego, że tak jest. Ale czas upłynął. Jakby szybko. I jestem już dziadkiem. Dzięki Bogu, że tak jest. Życie upływa. Czas upływa. Przynieśmy owoc dla Boga. A żeby przynieść owoc dla Boga, żeby oczekiwać Pana jako ta oblubienica, kiedy oblubieniec mówi w tej pieśniami, chodź, czyli już to się zbliżyło, już nas bierze za rękę, jak gdyby. Takim ciekawym epizodem jest, kiedy najmłodszy wnuk, który umie tylko cztery słowa, na razie dokładnie, mama, tata, baba i dziadzia, a nauczył się piątego słowa, chodź. Bierzemy za rękę, czy babcię i prowadzi mnie gdzieś tam, co chciałby pokazać, czy to chciałby dostać. Choć to jest pewna więź, która jest. Bóg mówi
czy raczej oblubieniec mówi do oblubienicy, chodź. Już ona się przybliżyła, już jest z nim. Pan Jezus jest już u drzwi. Nie traćmy czasu, żeby spędzać swoje życie na swoje własne zadowolenie. Ale chciejmy, skoro winnice owocują, przepraszam, zakwitają, tak jak w tym miejscu w pieśni nad Cieśniami, to przynieśmy owoc dla Boga. A żeby przynieść owoc dla Boga, w tym przypadku trzeba wyeliminować lisy i małe liski, które psują winnice. Thank you.